Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Arcybiskup Vigano, kolejny arcybiskup Lefebvre, czy po prostu schizmatyk? A może złośliwi powiedzą, że jedno i drugie, ale złośliwych na tym kanale nie słuchamy. Zapraszam. To oczywiście kolejny odcinek naszych pytań i odpowiedzi. Materiał ukaże się w sobotę, która jest sobotą w siódmą niedzielę, sobotą po siódmej niedzieli, po zesłaniu Ducha Świętego. Stąd kolor jest kolorem zielonym. Pytanie i odpowiedzi. Pierwsze pytanie to pytanie o arcybiskupa Vigano. Zawsze się męczę z tym akcentem na ostatnią literkę. Wydaje mi się, że tak należy to akcentować. Jeśli nie, to jak najbardziej proszę mnie poprawiać. Myślę, że sprawa jest dosyć dobrze znana. Arcybiskup jest jednak znaczącą postacią w Kościele. Był nuncjuszem w Stanach Zjednoczonych. Miał też dosyć dobry wgląd, jeśli dobrze pamiętam, w finanse watykańskie, więc był dosyć wysoko postawionym hierarchą i takim, powiedzmy, kurialnym urzędnikiem. Od jakiegoś czasu ukrywał się, nie pełnił już żadnej funkcji i krytykował papieża Franciszka i w ogóle posoborowe reformy. No i ostatnio stało się wokół niego głośno, dlatego że Rzym postanowił osądzić go i uznać za schizmatyka i heretyka. I może tutaj, przepraszam, chyba tylko schizmatyka, nie tyle heretyka, ale to wszystko przeczytam wam. Cytuję za Polonią Christianą, to jest ten artykuł, w którym Polonia Christiana donosi już o wyroku, a później będę cytował też z Polonii Christiany komentarz Roberto de Mattei o procesie, który był wytoczony. Myślę, że jest to warte zacytowania. Czy ze wszystkim się zgodzę, to już za chwilę zobaczycie. A więc ten wyrok kościelny cytuje przeciwko wielce czcigodnemu Carlo Marii Vigano, arcybiskupowi tytularnemu Ulpiany, oskarżonemu o zastrzeżone przestępstwo schizmy. Także formalnie oskarżony jest o schizmę. Kanony 751 i 1364, artykuł 2. 751, tutaj cytuję, herezją nazywa się uporczywe po przyjęciu chrztu zaprzeczenie jakiejś prawdzie, w którą należy wierzyć, wiaroboską i katolicką, albo uporczywe powątpiewanie o niej. Apostazją, całkowite porzucenie wiary chrześcijańskiej, schizmą, odmowa uznania zwierzchnictwa biskupa rzymskiego lub utrzymywania wspólnoty z członkami kościoła uznającymi to zwierzchnictwo. Kanon 1364. Odstępca od wiary, heretyk lub schizmatyk podlegają komunice wiążącej mocą samego prawa przy zachowaniu przepisu kanonu 194. Duchowny może ponadto być ukarany karami, o których mowa w kanonach 1336 i tak dalej. Jeśli to jest paragraf drugi teraz, jeśli tego domaga się długotrwały upór lub wielkość zgorszenia, można dołączyć także inne kary, nie wyłączając wydalenia ze stanu duchownego. To są te kanony i dalej ten wyrok. Dobrze znane są jego publiczne oświadczenia ukazujące odmowę uznania i podania się najwyższemu pasterzowi, odrzucanie jedności z podległymi mu członkami kościoła, a także odrzucanie prawomocności i autorytetu nauczycielskiego II Soboru Watykańskiego. Podczas zakończenia procesu karnego wielce czcigodny Carlo Maria Vigano został uznany winnym zastrzeżonego przestępstwa schizmy. Dykasteria ogłosiła ekskomunikę latę sentencję zgodnie z kanonem 1364, paragraf 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego. Zniesienie kary jest w tym wypadku zastrzeżone Stolicy Apostolskiej. Decyzja została obwieszczona wielce czcigodnemu Vigano 5 lipca 2024 roku. A więc mamy mniej więcej to, co zrobił Rzym. I może już tutaj jedna uwaga wstępna. Jest to faktycznie dosyć zaskakujące, że Watykan zdecydował się na ten krok.
Nie jest to oczywiste. Ta interpretacja moim zdaniem jest dosyć trudna. Dlaczego to zrobili? Dlaczego mieliby nie zrobić? No moim zdaniem jest to dużo roztropniejsze zostawić takiego arcybiskupa samemu sobie. Dlaczego? Dlatego, że każdy taki proces będzie naturalnie taką wodą na młyn. Wszyscy zaczęli teraz mówić o arcybiskupie Wigano. To wzbudziło duże zainteresowanie. Dlaczego Rzymowi na tym zależy, chce coś pokazać, jakby wysłać jakiś sygnał, że uwaga, nie można sobie na to pozwolić, co jak co, ale wezwanie publiczne, deklaracje, że papież nie jest papieżem, tego nie będziemy tolerowali. Być może chodziło o to, żeby to pokazać. Nie wiem. Teraz dwa słowa o tym, co najprawdopodobniej właśnie sprowokowało Rzym do tych kroków. A więc arcybiskup Wigano wobec moich współbraci w episkopacie i wobec całego ciała kościelnego oskarżam George Mario Bergoglia o herezję i schizmę. Wzywam, by jako heretyk i schizmatyk został osądzony i usunięty z tronu, który zajmuje niegodziwie od ponad 11 lat. Nie jest to w żaden sposób sprzeczne z powiedzeniem prima sedes anemina judicatur, czyli pierwsza stolica nie może być przez nikogo sądzona, jako że jest oczywiste, iż heretyk nie mogąc objąć papiestwa, nie stoi ponad tymi prałatami, którzy będą go sądzić. Myślę, że sama treść jest zrozumiała, choć jest tutaj pewna taka ciekawa niejasność, to znaczy arcybiskup najpierw mówi, że Bergoglio jako heretyk i schizmatyk niegodnie zajmuje tron. To jest w tym sensie zaskakujące, no bo jeśli niegodnie zajmuje tron, to by oznaczało, jakoby faktycznie był papieżem, skoro zasiada na tronie papieskim. Natomiast najprawdopodobniej arcybiskup tutaj nie ma na myśli faktycznie zasiadania na tronie papieskim, tylko raczej taką uzurpację. Podejrzewam, że to ma na myśli przez niegodnie zajmuje tron, że uzurpuje sobie tą władzę i wykonuje władzę, która mu się faktycznie nie należy. Podejrzewam, że tak należy to rozumieć w kontekście tych dalszych słów, mianowicie nie jest to w żaden sposób sprzeczne z powiedzeniem prima sedes anemina judicatur, jako że jest oczywiste, że heretyk nie mogąc objąć papiestwa nie stoi ponad tymi prałatami, którzy będą go sądzić. Będziemy za chwilę widzieli też, na co arcybiskup się powołuje, gdy mówi, że heretyk nie może objąć papiestwa i to wydaje się być faktycznie teza dosyć pewna. Natomiast, żeby dowieść, że Bergoglio obejmując urząd papieski był heretykiem, jednak nie jest to takie proste i oczywiste. A to nie jest to same, tożsame. To znaczy, o ile można faktycznie, można było dowieść, że papież Franciszek jako jeszcze nie papież był heretykiem i był ewidentnie heretykiem, osądzony na przykład jako heretyk, tak? Biskup, który miał proces i został zdjęty z jakiegoś urzędu jako heretyk, a później z jakiegoś powodu zostaje wybrany papieżem. Taki wybór faktycznie można by traktować jako wybór nieważny. Natomiast zgodnie z prawem kanonicznym, gdy już mamy jakiegoś biskupa, który urzęduje, żeby go zdjąć z urzędu, to znaczy biskup, który został ważnie wybrany na swoją ustanowiony biskupem, żeby zdjąć takiego biskupa z urzędu, potrzeba już tego sądu rzymskiego, który uroczyście wydaje wyrok i zdejmuje go z urzędu. W przypadku papieża nie ma żadnej ustalonej procedury, kto miałby go osądzić i faktycznie zdjąć go z urzędu, co stanowi pewien konkretny problem. Natomiast na pewno nie można przyjąć, że w przypadku biskupa, zgodnie z prawem kanonicznym, żeby stracił urząd, nawet jak już będzie heretykiem, wygłosi oficjalnie publicznie herezję, nawet wtedy, żeby przestał być biskupem miejsca, musi zostać zdjęty ze swojego urzędu. Nie można wychodzić z założenia, że właśnie biskup rzymski, że ten najważniejszy spośród biskupów, że głowa kościoła jest dużo mniej stabilny niż zwykły biskup, tak? Że jego to można zdjąć, każdy może sobie go zdjąć z urzędu, jak tylko uzna za stosowny, a bo on powiedział herezję, to nie jest już papieżem. No nie można wyjść z takiego założenia.
A więc jest to co innego, gdy mówimy, że heretyk nie może zostać wybrany papieżem, a co innego, gdy mówimy, że stracił swój urząd. Tak? Stracił swój urząd jest faktycznie zupełnie niezgodne z prawem kanonicznym, że jeśli by miał zostać w nieważny sposób wybrany, jest to faktycznie coś innego. Natomiast to też jest bardzo trudne, tak? Bo to nie wystarczy powiedzieć po prostu, że ale przecież wszyscy widzą, że Bergoglio jest heretykiem, bo żeby kogoś faktycznie nazwać z całą pewnością heretykiem, to faktycznie ten ktoś musi zostać osądzony. Jeśli ktoś wygłasza publicznie, oficjalnie herezję, możemy powiedzieć, że jest podejrzany tejże herezji, natomiast normalnie, zgodnie z prawem, powinien zostać ostrzeżony, upomniany, że to takiej, że to i to jest herezja. Jeśli trwa dalej w swoim uporze, to wtedy Urząd Nauczycielski, nie do końca, raczej rzymska rota, powinna upomnieć takiego delikwenta i zdjąć go z urzędu w przypadku biskupa. Natomiast w przypadku papieża pozostaje kontrowersja, czy ktokolwiek ma tą władzę, żeby papieża z urzędu zdjąć. I tutaj jest to rozwiązanie, rozwiązanie tego problemu najprawdopodobniej zostanie po tym kryzysie właśnie znalezione. Najprawdopodobniej Urząd Nauczycielski, po tym jak ta sytuacja, współczesna, modernistyczna sytuacja, modernistyczny kryzys się skończy, najprawdopodobniej magisterium znajdzie rozwiązanie i zadekretuje, czy można zdjąć papieża z urzędu, gdy ulega jakiejś herezji i w jaki sposób to zrobić, jeśli faktycznie można, czy będzie wtedy na przykład powołana rota do tego, żeby stwierdziła, że coś zaszło i dlatego można stwierdzić, że ktoś nie jest papieżem, czy wykluczą w ogóle taką opcję. To jest kwestia teologicznie jeszcze w tej chwili otwarta i zasadniczo teolodzy mogą na chwilę obecną, katolicy teolodzy, bronić zarówno tego, że papież może stracić swój urząd, jak i tego, że nie może stracić swojego urzędu. I przypominam, że to, że można znaleźć świętych, którzy mówią, że tak, papież straciłby swój urząd, gdyby popadł w herezję, to przypominam, że w kontekście niedoprecyzowanej jeszcze nauki teologicznej, głos takiego świętego jest tylko i wyłącznie głosem teologa, tak, bardzo świątobliwie żyjącego, a więc jest to, ma to pewien autorytet, natomiast jest to pojedynczy głos teologa, który nie sprawia, że w teologii taka teza staje się jakąś sentencją pewną. Tak? To jest jakaś wtedy sentencja probabilis, prawdopodobna, może probabilior, bardziej prawdopodobna, ale nie staje się przez to nawet sentencją communis, tak? Tylko po prostu pozostaje taką tezą teologiczną. Jeśli chodzi o to prawo kanoniczne, które doprecyzowuje, w jaki sposób zdjąć biskupa z urzędu, to odsyłam do mojego materiału już starszego, dlaczego nie jesteśmy sedevacantystami. Tam dokładnie cytuję te kanony i wyjaśniam, dlaczego nie można tak po prostu przyjąć, że papieża można zdjąć z urzędu. Tutaj można powiedzieć, że arcybiskup Vigano nie do końca do tego się odnosi, bo wskazuje na to, że uważa, że papież w ogóle został nieważnie wybrany na papieża, bo był heretykiem już wcześniej. Natomiast to nie działa w ten sposób, że ktoś może powiedzieć, ale on już był heretykiem. To tak nie zadziała, tak? Żeby kogoś nazwać heretykiem, w sensie takim ścisłym, i powiedzieć, że został nieważnie wybrany na papieża, bez wątpienia potrzebny jest tutaj pewien osąd, pewien sąd, możliwość, danie możliwości odwołania swoich błędów i jeśli ktoś nie odwołuje swoich błędów, to wtedy może go taki rzymski urząd nazwać, zadekretować, że jest heretykiem. Natomiast w przypadku nie tak po prostu, on na pewno już wtedy był heretykiem, dlatego nie mógł zostać papieżem. To bez wątpienia tak nie działa i nie ma możliwości, żeby to tak zadziałało. Na zasadzie, że widzimy, że on teraz głosi takie i takie nauki i też nie mamy teraz możliwości, żeby tak po prostu go osądzić, tak, zgodnie z prawem kanonicznym, no ale to musiał być heretykiem już wcześniej. Nawet gdyby teraz z całą pewnością był heretykiem, nawet gdyby teraz go osądzono jako heretyka, dajmy na to, tak, rzymska rota, nagle dzieje się coś niezwykłego i rzymska
rzymska rota, urząd najwyższy, najwyższy urząd, powiedzmy, sędziowski w kościele, oskarża papieża Franciszka i dowodzi, że jest heretykiem, daje mu tydzień na nawrócenie, jeśli nie, to dekretuje uroczyście, że jest heretykiem. Gdyby rzymska rota to zrobiła, to mielibyśmy bardzo ciekawą sytuację i taki impas na zasadzie, bo nie wiemy, czy można, czy rota może go zdjąć z rzędu, czy nie. Mamy dekret, że jest heretykiem, wiemy, że jest heretykiem, ale nie wiemy, czy po prostu można go zdjąć z urzędu. Najprostszym rozwiązaniem byłoby w jakiś sposób wymuszenie rezygnacji w takiej sytuacji, moim zdaniem, bo to jest bez wątpienia pewne, na zasadzie pewne jest, że to może zadziałać, że w ten sposób papieża można tak w cudzysłowie pozbawić urzędu, doprowadzić do tego, że zrezygnuje. Jest to zgodne z prawem kanonicznym, w sensie nie wymuszanie tego, tylko rezygnacja jest bez wątpienia zgodnym z prawem kanonicznym sposobem na to, żeby papież stracił swój urząd. Oczywiście, jeśli umiera, to również traci swój urząd, ale takiej opcji nie rozważamy, w sensie to, że umrze prędzej czy później, to na pewno, ale opcji w jakiś sposób przyspieszenia tego nie rozważamy, oczywiście nawet w sposób niepoważny. A więc nawet gdyby tak się stało, nawet gdyby rota rzymska wydała taki wyrok, no to i tak nie mamy jeszcze pewności, że wtedy, gdy wstępował na urząd papieski, że wtedy był heretykiem. Tu nie wystarczy sobie tak po prostu założyć. A on na pewno był heretykiem, bo już wtedy był ekumenistą albo coś, tak? Bo znajdziemy nagranie, na którym powiedział coś i to już na pewno był heretykiem. Taka prosta opinia, proste spostrzeżenie nie wystarczy tutaj bez wątpienia. Potrzeba byłoby właśnie procesu, tak jak w przypadku zdjęcia biskupa z urzędu. Dalej Polonia Christiana cytuje arcybiskupa. Nie uznaję autorytetu ani trybunału, który rości sobie prawo do sądzenia mnie, ani też jego prefekta, ani tych, którzy go nominowali. I dalej autor cytuje, nie cytuje, twierdzi, decyzja o tym, by nie stawić się w dykasterii, potwierdza postawione mu zarzuty. Zarzuty, którymi się szczycił, ogłaszając, uważam skierowane wobec mnie oskarżenia za powód do dumy. A więc widzimy, że arcybiskup Vigano podważa całą strukturę kościelną, to znaczy sędziowie po prostu już nie mają autorytetu, czyli nie ma urzędu, który też mógłby w jakikolwiek sposób papieża osądzić, bo w ogóle nie ma według niego tak naprawdę już żadnych urzędów, tylko właśnie on sobie dekretuje, że nie, papież nie jest papieżem, bo był już heretykiem na podstawie swojej własnej oceny sytuacji. Dalej zacytuję fragmenty Roberto de Mattei z Polonii Christiani. Są też tacy, którzy porównują sytuację arcybiskupa Vigano do sytuacji francuskiego arcybiskupa Marcela Lefebvre'a. Różnica między tymi dwoma przypadkami jest jednak oczywista. Arcybiskup Lefebvre nigdy nie odrzucił autorytetu Rzymu. Po pierwszym potępieniu dzieła Econ, do czego doszło w maju 1975 roku ze strony biskupa Fryburga, to właśnie sam arcybiskup Lefebvre poprosił o to, by w obliczu takiego nadużycia władzy jego sprawa została osądzona przez Kongregację Nauki Wiary. 28 stycznia 1978 roku kardynał Semper, prefekt byłego świętego oficjum, wysłał do Econ obszerną dokumentację. Arcybiskup Lefebvre został poproszony o udzielenie odpowiedzi. Francuski hierarcha potwierdził, prowadził intensywną wymianę listów ze Stolicą Świętą, a wyniki śledztwa zostały opublikowane w czasopiśmie Itinerar. Przepraszam, jeśli wymawiam po francusku źle, w maju 1979 roku, a później ukazało się po włosku pod tytułem Monsignor Lefebvre e il Sant'Uffizio Giovanni Volpe Editore. Dobra, to gdzie to jest, to już możecie sobie zobaczyć na pokazanym fragmencie. Dalej Roberto de Mattei kontynuuje. Na tym nie koniec. Nie wolno też obwieszczać tak niezwykle poważnego i radykalnego aktu w zwykłym komunikacie bez przedstawienia solidnego fundamentu doktrynalnego. Odwołanie do bulli cum ex apostolatus officio z 15 lutego 1559 roku, w której papież Paweł IV stwierdził, że heretyk nie jest w stanie przyjąć żadnego urzędu, na który został wybrany, jest bardzo słabe. Rzeczona bulla wskazuje jedynie na to, że papież może zostać skolegowany, o ile nie można wykazać, że był heretykiem już w momencie swojego wyboru. Czy kardynał Bergoglio był wówczas heretykiem? Trzeba to wykazać.
A więc zasadniczo myślę, że w tym fragmencie Roberto de Mattei ma rację, jeśli chodzi o porównanie pomiędzy arcybiskupem Vigano a arcybiskupem Lefebvre'em. Myślę, że widzimy od razu, że jest to podejście zgoła różne. To znaczy arcybiskup nigdy nie pozwolił sobie na powiedzenie, że ten i ten nie jest papieżem. Wielokrotnie mówił w ten sposób, że jesteśmy posłuszni temu wiecznemu Rzymowi, ale nie jesteśmy posłuszni temu modernistycznemu Rzymowi. Natomiast jedno i drugie w kontekście całego życia i wypowiedzi arcybiskupa Lefebvre'a jest oczywiste, że jedno i drugie to są swego rodzaju duchy, które, tak w cudzysłowie, duchy, które panują w Watykanie. Jeden katolicki, drugi modernistyczny i nie uważał, że ten wieczny Rzym to jest teraz Ekon, a modernistyczny Rzym to jest teraz Jan Paweł II, tak wtedy, czy tam Paweł VI, tylko uważał, że właśnie są to swego rodzaju duchy w takim sensie ignacjańskim, tak? Takie natchnienia, duchy, które prowadzą właśnie jednych do tego, żeby działali po katolicku, a innych do tego, żeby działali na sposób modernistyczny. On się sprzeciwia wszystkim modernistycznym dekretom, decyzjom i pozostaje wierny temu, co Kościół przez wszystkie wieki swojego istnienia nauczał. I nigdy nie dekretował właśnie, nie, to jest nieważne. Za każdym razem, gdy był wzywany po to, żeby zdać sprawę, gdy był w jakiś sposób wzywany przed sąd, zawsze się ustawiał i nigdy nie uważał, że taki sąd jest w jakiś sposób nieważny. To jest jednak kluczowa różnica i to jest to, co sprawiło, że arcybiskup Lefebvre jest postacią tak wielką, bo potrafił znaleźć w tej niezwykle trudnej sytuacji faktycznie takie rozwiązanie, które jest pewnym środkiem pomiędzy ekstremami, jest rozwiązaniem zgodnym z cnotą roztropności, zgodnym z duchem katolickim, z duchem katolicyzmu, z taką roztropnością, ze zmysłem katolickim. O, tego słowa mi tutaj zabrakło. Dlaczego? Dlatego, że oczywiście ani nie można podążać za fałszywym posłuszeństwem, gdzie hierarchia kościelna próbuje skłonić nas do czegoś złego. Jeśli hierarchia kościelna każe nam czcić islam i kłaniać się przed pogańskimi bożkami, to mamy obowiązek jej powiedzieć nie, tak samo jak święty Paweł miał obowiązek powiedzieć świętemu Piotrowi, sprzeciwić się świętemu Piotrowi, bo ten sobie na to zasłużył. Z drugiej jednak strony święty Paweł, przez to, że święty Piotr zrobił coś głupiego, nie powiedział, ty nie jesteś następcą apostołów, to trochę nie ma sensu, nie? Ty nie jesteś namiestnikiem Chrystusowym, bo ty się mylisz, nie? To w ogóle wszystko, co ty, to ja będę się ciebie słuchał, ja sam wiem lepiej. No nie, tak święty Paweł jednak nie zrobił. No i właśnie zgodnie z tym nie należy ani tak po prostu stwierdzić, a nie, ten na pewno jest heretykiem, pomijając w ogóle całe prawo kościelne i sposób funkcjonowania kościoła, nigdy nie było takiej sytuacji, żeby ktoś sobie nagle zadekretował w kościele katolickim, tak, zadekretował sobie osobiście, nie, ten to jest heretyk i na pewno był heretykiem, jak go wybierali papieżem, dlatego nie jest papieżem, teraz nie ma w ogóle urzędów kościelnych. No jakoś nigdy takiego przypadku nie było w całej historii kościoła, wręcz przeciwnie, właśnie święci, którzy sprzeciwiali się papieżowi, działali inaczej jak święty Paweł, czy jak święty Atanazy. Nikt z nich nie twierdził, nie ma papieża, koniec, on na pewno był heretykiem, nie mógł wstąpić na urząd, nie, bo to przecież tak być nie może. Jakoś żaden z nich tak nie postąpił, jakoś prawo kanoniczne nie przewiduje takiego rozwiązania, jakoś teologia również nie przewiduje takiego rozwiązania i ogólne stwierdzenia w stylu właśnie świętych, którzy mówią, że nie, heretyk nie może być papieżem, to jest stwierdzenie ogólne, które można rozumieć właśnie w duchu tej bulli z XVI wieku, to znaczy na przykład jeśli ktoś został już osądzony jako heretyk, no to nie może wtedy objąć żadnego urzędu kościelnego. Byłaby być może swego rodzaju kontrowersja, gdyby nie został osądzony, ale można byłoby dowieść, że był wtedy heretykiem, tak? Myślę, że to byłaby taka kwestia dwuznaczna, trudna, nie do końca oczywista. Na przykład mielibyśmy pismo, które pochodziłoby sprzed czasu wyboru na papieża. Pismo, w którym oficjalnie wydrukowane, tak, wydane, na przykład tam rok czasu przed wyborem na papieża, w którym
Na przykład właśnie kardynał Bergoglio negowałby, na przykład, jak, przepraszam za śmiech w tej sytuacji, ale jest to trochę kuriozalna sytuacja, na przykład jak kardynał Müller napisałby książkę, w której by nie napisał, pisząc o Najświętszym Sakramencie, zapomniał napisać o tym, że dochodzi do przeistoczenia przy konsekracji. Nie można by na podstawie tego udowodnić, że jest heretykiem. To jeszcze za mało. To jest powód do tego, żeby powiedzieć, że jest podejrzany o herezję. Dlaczego? No bo nie napisał bezpośrednio, że nie dochodzi do przeistoczenia, tylko po prostu nie napisał tego. To jest co innego. To za mało, żeby dowieść, że jest heretykiem w takim ściśle formalnym sensie. No ale dajmy na to, poszedłby krok dalej niż wtedy jeszcze arcybiskup Müller i napisałby, że nie ma przeistoczenia. Mamy to wydrukowane. Nie doszło do osądzenia go wcześniej. W jakiś sposób to umknęło kościelnej władzy, albo właśnie nie umknęło i dlatego wybrali go na papieża. I czy wtedy można by go uznać za papieża, czy nie? Myślę, że wtedy faktycznie można by to podważyć. Można by taki wybór podważyć, gdybyśmy faktycznie mogli dowieść ewidentną herezję. Tak? Jak na przykładzie kardynała Müllera, nie wystarczy stwierdzenie dwuznaczne, nie wystarczy dwuznaczne zachowanie. Gdybyśmy mieli faktycznie dowód, być może wtedy faktycznie można by dyskutować o tym, czy Rota na przykład właśnie rzymska nie może wydać takiego dekretu. On był heretykiem, dlatego wybór na papieża był nieważny. Ale mimo wszystko no, potrzeba by raz ścisłego dowodu, nie takiego, nie teologicznej opinii. Ja uważam, że papież Franciszek na pewno nie jest papieżem, bo był heretykiem w momencie wyboru, bo ja tak uważam, tak? Bo przecież to widać. No to jest znowu za mało. Do tego potrzeba by jakiegoś procesu najwyższego urzędu, jaki posiadamy, i ten proces musiałby zweryfikować, czy faktycznie tak było, i być może wtedy na podstawie tego mógłby zadekretować, że faktycznie wybór był nieważny, bo ten ewidentnie był heretykiem. Być może, tak? Natomiast na pewno nie w ten sposób, że no widzimy jakieś dwuznaczne zachowanie i ja teraz osobiście uważam, że on papieżem być nie może. Gdybyśmy mieli takie ewidentne dowody na to, że papież jest heretykiem, to one by były znane, prawda? Nawet to, co mamy dzisiaj, to nie są takie oczywiste dowody w sensie takim ścisłym i formalnym, no bo nie mamy bezpośrednio zanegowanego żadnego dogmatu. Papież nie zaneguje tego, że poza Chrystusem nie ma zbawienia, tylko powie za Janem Pawłem II, że wszyscy są anonimowymi chrześcijanami. Papież i nawet tam, gdzie mówi, że właśnie ateista idzie do nieba, no to właśnie rozumie ateistę zgodnie z modernistyczną wykładnią jako takiego anonimowego chrześcijanina. Papież nie zaneguje tego, że należy oddawać cześć tylko Panu Bogu, ale będzie uważał, że te kulty pogańskie w jakiś sposób też się odnoszą ostatecznie do Stwórcy, bo są takim autentycznym wyrazem ludzkich potrzeb religijnych i jako takie wyrazy tych potrzeb, które przecież dał nam Pan Bóg. Zostałem tutaj jakby dobrym, tak miałem takie mam wrażenie, dobrym apologetą modernizmu w tym wykładzie. W sensie takim, tak oni rozumują. Wydaje mi się to oczywiste, moderniści w ten sposób rozumują, że postrzegają to wszystko właśnie jako taką nową wykładnię. Wykładnię, która ewidentnie nie jest katolicka. Wykładnię, która ewidentnie może zostać potępiona. Wykładnią, która w jakimś stopniu została już potępiona, ale mimo wszystko, która w swojej rozmiękczonej formie nie wystarcza do tego, żeby tak po prostu powiedzieć, ty jesteś heretykiem. To znaczy nie z własnego autorytetu. Do tego potrzeba by pewnego konkretnego wyroku sądu. Ostatni jeszcze fragment z artykułu Roberto de Mattei. W ten sposób docieramy do najważniejszego pytania, gdzie według arcybiskupa Vigano jest kościół katolicki. Nie jakiś wymyślony kościół, z którym wiążą się stali czytelnicy blogów tradycjonalistycznych, ale prawdziwy kościół widziany w swojej niezmiennej doktrynie, w swojej nienaruszonej sukcesji apostolskiej i w życiu opartym na sakramentach. Bez tego widzialnego kościoła, który jest mistycznym ciałem Chrystusa, dusza po prostu uschnie. To jest bardzo słuszne pytanie. W pełni zasadne i bardzo ważne w tym kontekście. Kościół musi trwać. Jest mowa o tym, że bramy piekielne go nie przemogą.
powszechną tezą, przynajmniej taką sentencja komunizm jest, że trwanie Kościoła oznacza trwanie Kościoła w jego zasadniczej strukturze. Nie tylko w kontekście pojedynczych dusz w stanie łaski uświęcającej, ale w stanie jego zasadniczej strukturze, czyli również w jego hierarchii. Nawet jeśli, jak mamy co jakiś czas sedewagantyzm, w sensie nie ma papieża, no to ich struktura kościelna istnieje i może zostać kolejny papież wybrany. Gdy natomiast przychodzi teolog i mówi, że nie, to w ogóle tej struktury już nie ma, to znowu zwracam na to uwagę, że żaden, nie tylko święty, ale w ogóle żaden katolicki teolog w jakimś wielkim kryzysie nie postawił takiej tezy, że nagle Kościół przestał istnieć. Nie mamy takiego przypadku w historii Kościoła. Jak mógłby później zostać taki Kościół odtworzony? W jaki sposób ta cała sukcesja miałaby zostać odtworzona? Wszystkie te urzędy miałyby zostać odtworzone? Kto miałoby później uznać, kto faktycznie jest odpowiedni do tego, żeby w jakiś sposób tą hierarchię odtwarzać? To jest bardzo poważny argument z można powiedzieć, takiej nauki o Kościele, z teologii Kościoła, który musi być widoczny, który, aby trwał, musi być widoczny, tak jak Pan nasz Jezus Chrystus go ustanowił z apostołami jako tymi, którzy tym Kościołem kierują. I to rozpada się we wszystkich tego typu systemach teologów, którzy nagle stwierdzają, że nie, Kościół już istnieje, tylko właśnie to, jak to słusznie nie Wigano, tylko De Mattei zauważył, jako grupka piwniczaków, tego słowa nie używa, którzy śledzą blogi tradycjonalistyczne, no bo taki w praktyce ten Kościół czy można powiedzieć Kościół arcybiskupa Wigano, nie chciałbym używać takiego określenia, ale powiedzmy ten Kościół około sedewakantystyczny, tak w cudzysłowie używam tego określenia, to te grupy około sedewakantystyczne w ten sposób właśnie funkcjonują, tak? To jest właśnie takie zgromadzenie piwniczaków, którzy siedzą i czytają blogi tradycjonalistyczne. Tak w praktyce ten Kościół wygląda. To znaczy są tam jacyś pojedynczy, są tam i księża, i biskupi, natomiast nie tworzy to struktury kościelnej, tylko są to grupki właśnie takich blogerów i czytelników blogów. I życia kościelnego tam w ogóle nie ma. I nie ma perspektywy teologicznej, w jaki sposób to mogłoby zostać odtworzone. Jest to zdecydowanie niezgodne z katolicką nauką o Kościele. Żeby było jasne, nie twierdzę, że wśród sedewakantystów, wśród księży sedewakantystycznych nie ma dobrych teologów. Nie twierdzę, że wszystkie te tezy są jakieś zupełnie bez sensu. Uważam, że część tych tez to są dobre tezy teologiczne, tylko że nie można na chwilę obecną dowieść, że one faktycznie są prawdziwe. To znaczy kwestia tego, kiedy papież traci swój urząd i w jaki sposób, czy można i w jaki sposób go zdjąć z urzędu. To jest kwestia dyskutowana i jakby jestem tutaj w pełni otwarty na to, żeby na ten temat dyskutować i uważam, że jest to słuszne i właśnie teolodzy powinni na ten temat dyskutować i właśnie to powinno nas do tego prowokować, ale właśnie musimy przy tym pamiętać, że to jest dyskusja teologiczna i nie wolno robić w tej chwili dogmatów wiary z naszego wniosku teologicznego, bo my stwierdziliśmy, że papież na pewno stracił swój urząd, tak jak tutaj arcybiskup Wigano to formuje, że z całą pewnością heretyk nie może być papieżem, a więc nie jest papieżem. Pomimo tego, że no właśnie nie mamy formalnego dowodu osądzenia papieża Franciszka jako heretyka, ale arcybiskup Wigano stwierdził, że już na pewno jest heretykiem i na pewno jako taki nie może być papieżem. To są wszystko tezy teologiczne, które zostały tutaj rzucone, ale żadna z nich nie ma wystarczającego autorytetu, nie ma nawet w samej teologii ugruntowania wystarczającego, żeby powiedzieć, że na pewno tak jest. Nawet gdybyśmy teraz osądzili, jak już powiedziałem wcześniej, papieża Franciszka, dowiedli mu herezji, to nie mamy pewności, czy tak po prostu możemy go zdjąć z urzędu. I
jedna teza może być bardziej prawdopodobna od drugiej, ale co do zasady trzeba je wszystkie traktować jako tezy teologiczne i uważam, że jest to jeden z głównych właśnie teologicznych błędów ruchów sedewakantystycznych i około sedewakantystycznych, że stawiają tego typu tezy jako takie dogmaty wiary. I przede wszystkim teraz zwykły wierny nie powinien czuć się w obowiązku, że ja muszę teraz rozstrzygnąć najtrudniejszą kwestię teologiczną, której tak naprawdę Kościół do tej pory nie rozstrzygnął, a teraz ja muszę to rozstrzygnąć i to jest kwestia zbawienia mojej duszy. A więc pamiętajcie, drodzy wierni, gdy staniecie przed sądem Pana Jezusa, to nie zada wam pytania, czy rozstrzygnęliście najtrudniejszą kwestię teologiczną XXI wieku, tylko zada wam pytanie, czy wypełnialiście dobrze wasze obowiązki stanu. I na tym jak najbardziej trzeba się skupić. Że jeszcze jedno słowo, bo powiedziawszy, że nie wszystkie tezy teologiczne około sedewakantystyczne są jakieś zupełnie wyjęte z kapelusza. Że część tych teologicznych tez to są też tezy dosyć prawdopodobne, natomiast właśnie tylko są to tezy właśnie prawdopodobne, być może probabilior, bardziej prawdopodobne być może, ale nie są to dogmaty wiary. Wracam do tego, co powiedziałem przed chwilą, że takie grupy to są grupy piwniczaków, czyli ludzi, którzy siedzą całe życie w piwnicy i mało żyją na żywo, a dużo przed ekranem i zajmują się głównie dyskutowaniem w tej czy w innej formie w internecie i czytaniem właśnie różnego rodzaju około tradycjonalistycznych przemyśleń. Zwracam na to uwagę, że wszystkie te ruchy charakteryzują się takimi bardzo dziwnymi, bardzo nieroztropnymi zachowaniami. Tutaj arcybiskup Vigano bez wątpienia już to bardzo wyraźnie rzucało cień na jego funkcjonowanie, jego przyjaźń z biskupem Williamsonem, który niestety po odejściu z bractwa zaczął się zachowywać dziwnie, święcić księży bez przygotowania w seminarium, co jest nie tylko niezgodne z prawem kanonicznym, ale jest czymś szalenie niebezpiecznym, jest czymś dla życia Kościoła, czymś tak groźnym jak mało co. Bo jak się święci księży i biskupów, bo przecież arcybiskup Williamson święci i kapłanów i konsekruje biskupów dosyć szybko i po części właśnie osoby bez odpowiedniego do tego przygotowania, czyli nie można zweryfikować do końca, kim oni są, jak oni żyją. Z tego mogą wyjść naprawdę takie chryje, z tego mogą wyjść po prostu takie brudy, z tego mogą wyjść takie katastrofy, o jakich nam się w tej chwili nie śni, bo jest to złamanie tak bardzo podstawowej zasady, że człowieka trzeba naprawdę bardzo dokładnie zweryfikować, zanim się go do święceń kapłańskich dopuści. I teraz przy tym sojuszu arcybiskupa Vigano z biskupem Williamsonem i właśnie zjednoczeniu się w jakimś stopniu przynajmniej w takim ruchu, który uważa, że struktur kościelnych nie ma i święcimy teraz kapłanów na lewo i prawo, konsekrujemy biskupów na lewo i prawo, był w seminarium czy nie był, a tam wszystko jedno, ważne, że zgadza się z nami, to jest droga, która prowadzi naprawdę do katastrofy takiego kalibru, że może być z tego później smród naprawdę na cały Kościół, na pewno powiedzmy w kontekście takiego postrzegania grup około tradycyjnych, to naprawdę mogą być później bardzo, bardzo bolesne związane z tym sprawy. No trzeba przejść w końcu do kolejnego pytania. Czy bractwo rozmawia z Watykanem o uzyskaniu zgody na konsekrację nowych biskupów? Ja nic na ten temat nie wiem, to znaczy nic nie słyszałem, jakoby bractwo takie rozmowy prowadziło. Raczej spodziewam się, że nie. Kolejne pytanie, trochę z gatunku ludzie, nie dlatego, że jest złe, tylko dlatego, że już udzielałem na nie odpowiedzi i wydaje mi się, że zadający je też słyszał te odpowiedzi. To jest pytanie bardzo długie, pokażę też tylko we fragmencie. Chodzi zasadniczo o to, czy można kłamać i nie dotrzymywać obietnic w odniesieniu do pisma Jana Kasjana, gdzie nawet w przypisie jest zaznaczone, że ta nauka nie jest zgodna z katolicką teologią moralną. Jak to jest możliwe, że ojciec pustyni prezentuje jakąś naukę, która nie jest do końca zgodna z katolicką teologią moralną? Pamiętamy o tym, że
teologia jednak się rozwija i w kwestiach trudnych może być tak, że również święty będzie miał stanowisko, które z czasem zostanie skorygowane, gdzie przy dłuższej refleksji teolodzy dojdą do przekonania, że tak należy to wytłumaczyć, a nie tak i tak należy robić, a w takiej sytuacji jednak w ten sposób postąpić nie wolno. To się jak najbardziej może zdarzyć i zdarza. I to jest też taki przypadek właśnie kłamstwa. A więc jeśli złożyło się jakąś obietnicę, to należy jej dotrzymać. Jeśli z jakiegoś powodu, tam chodziło o obietnicę złożoną ludziom, jeśli dobrze rozumiem, jeśli z jakiegoś powodu tej obietnicy dotrzymać nie mogę, to wtedy należy tą osobę o tym poinformować i wytłumaczyć, dlaczego nie mogę tej obietnicy spełnić i w jakiś sposób wynagrodzić, jeśli taka jest potrzeba. Natomiast jeśli chodzi o kłamstwo, wielokrotnie już tłumaczyłem, święty Paweł bez wątpienia, bez cienia wątpliwości mówi, że nie wolno czynić zła po to, aby z tego wynikło dobro, a więc żadne tego rodzaju tłumaczenie, że no ale przecież cel jest dobry, to jest bardzo niewystarczający, bardzo niebezpieczny sposób myślenia. Jeśli zaczniemy wyjaśniać jakieś moralne zło, bo chcemy osiągnąć dobro, to odbieramy sobie intelektualną możliwość, żeby powstrzymać jakiekolwiek zbrodnie, bo zawsze znajdzie się wystarczający powód, żeby jakoś zbrodnie wyjaśnić. Wszyscy wielcy zbrodniarze właśnie w ten sposób tłumaczyli swoje zbrodnie samym sobie, że mój cel jest tak wielki, że po prostu muszę i teraz trzeba ponieść te konieczne ofiary. To jest kluczowa różnica i to jest to, co wyznacza katolicką teologię moralną, że za świętym Pawłem powtarzamy, czy będę czynił zło, aby z tego wynikło dobro? Żadną miarą. Żadną miarą. A więc nie kłamiemy. Natomiast są sytuacje wyjątkowe, w których można powiedzieć materialnie nieprawdę, natomiast nieformalnie nie będzie to kłamstwo. Podobnie trochę jak w przypadku kradzieży. Materialnie kradzież to jest zabranie rzeczy, która do mnie nie należy. Formalnie natomiast wtedy, kiedy nie mam żadnego prawa, żeby to zabrać. Natomiast może być czasem zabranie czegoś, co do mnie nie należy, może jednak formalnie nie być kradzieżą, ze względu na to, że jakieś prawo uzasadnia to moje zabranie. Na przykład jeśli umieram z głodu, mam prawo zabrać pomidora z ogródku sąsiada, bo prawo do utrzymania życia jest prawem wyższej kategorii niż to prawo sąsiada do posiadania jego pomidora. I wtedy formalnie nie będzie to kradzież. Nie zostaje spełniona w tej sytuacji definicja kradzieży. Nie jest to bezprawne zabranie komuś czegoś, co do nas nie należy, bo właśnie jest tutaj prawo, które jest to prawne zabranie, prawne w tym sensie moralnym, uzasadnione. Nie tylko, więc to nie tylko cel jest wystarczający, tylko okoliczności sprawiają, że nie zostaje spełniona ta formalna, ta decydująca, kluczowa część jakiegoś uczynku, która definiuje właśnie grzech, a więc nie ma w tym momencie tego grzechu. I podobnie w przypadku kłamstwa może się zdarzyć, że powiem nieprawdę, a jednak nie będzie spełniona definicja kłamstwa, jak teologia moralna wyjaśnia. Jest to wtedy, gdy same okoliczności wyjaśniają, jak się rzeczy mają. Czyli na przykład mamy prima aprilis i same okoliczności wyjaśniają, jak się rzeczy mają, to znaczy spodziewamy się wtedy różnego rodzaju drobnych oszustw i wtedy takie oszustwo grzechem nie jest. Podobnie jakby przyjęte zwyczajowo odpowiedzi, jeśli ktoś pyta, czy dobry był obiad, jest to zwyczajowo przyjęte odpowiedź, że tak, był dobry i wszyscy rozumiemy, że to nie jest najbardziej precyzyjna odpowiedź, jakiej można udzielić, oznacza to tyle, że dało się zjeść, nie ma tutaj, nikt nie oczekuje, nie spodziewa się tutaj bardzo takiej adekwatnej analizy zdolności kulinarnych cioci, która zadaje to pytanie. No i podobnie w przypadku ten słynny przykład z kimś, kto ukrywa się przed jakimś niesprawiedliwym prześladowcą i jakiś niesprawiedliwy prześladowca doskonale wie, że jeśli ktoś ukrywa taką osobę, która ucieka, no to nie powie, nie przyzna się do tego, że ukrywa, dlatego okoliczności wyjaśniają to, że ten człowiek może powiedzieć, że nie wiem, gdzie dany człowiek jest.
Kolejne pytanie. Szczęść Boże, czy mógłby ksiądz się odnieść do niedawno zamieszczonego nagrania księdza Daniela Wachowiaka odnośnie nowej i starej mszy, gdzie mówi on o nowym winie i starych bukłakach? Czy ksiądz Wachowiak nie ma racji, wskazując, że nie należy upatrywać rozwiązania wszystkich problemów Kościoła i świata w przywróceniu powszechności mszy wszechczasów? Arianizm, schizma, Luther, skrajne patologie w Watykanie, wojny światowe, to wszystko miało miejsce przed wprowadzeniem NOM. To mi się, ten argument mi się podoba. Pandemia, a nie, pandemia akurat już miała miejsce po wprowadzeniu NOM i być może ma to pewien związek. To wbrew pozorom nie jest żadna teoria spiskowa, może jeszcze do tego wrócę. Czy możemy, i trzęsienia ziemi też miały miejsce przed wprowadzeniem NOM, a więc faktycznie. Nie, jednak NOM nie może być zły, bo trzęsienia ziemi przecież miały miejsce przed wprowadzeniem NOM. Czy możemy więc mieć pewność, że ten ryt jest w głównej mierze odpowiedzialny za dzisiejsze kryzysy? Więc to oczywiście zależy, za które kryzysy tam. Natomiast to pytanie jest dobre. Dlaczego to pytanie jest dobre? Podoba mi się to pytanie, bo ono nie tylko zadaje pytanie, a mógłby się ksiądz odnieść do czegoś i zmusza mnie wtedy do oglądania całego materiału, bo to nie jest odpowiednie przepio, żebym ja komentował cały jakiś długi materiał. Wtedy musi to od razu wejść jakby w taką główną część pio i to, tak jak tutaj było arcybiskupie Vigano, po prostu uważam, że jest to temat no, żywotny i dosyć ważny. Znaczy, ważny. Wydaje mi się, że nie aż tak bardzo, ale dosyć żywotny. Natomiast gdybym miał skomentować jakiś materiał, to musiałbym faktycznie wejść to dosyć głęboko i nie do końca w PIO jest na to miejsce. Musiałoby to zająć właśnie bardzo dużo miejsca w takim PIO. Natomiast zachęcam do tego, żeby tak właśnie zadawać pytania. To znaczy w tym materiale, artykule pada taka i taka teza, czy mógłby ksiądz na nią odpowiedzieć i wtedy dokładnie wiem, co jest tutaj elementem zainteresowania. A więc czy NOM jest winny trzęsieniom ziemi? No nie, nie jest winny trzęsieniom ziemi i wojnom światowym. NOM nie jest jednak winny. A to, jeśli ktoś się spodziewa, że to powiem teraz, o nie, faktycznie to cało niszczy naszą opowieść. Cała teraz nasza teza o tym, że NOM jest zły, się rozpadła, bo przecież były wojny światowe przed NOM. Faktycznie o tym nie pomyślałem. A więc oczywiście tutaj trochę tak odpowiadam żartobliwie, natomiast rozumiem to pytanie, to znaczy Kościół jest w takiej głębokiej dziurze, że oczywiście samo zmienienie rytu nie uratowałoby Kościoła w tej chwili. To jest oczywiste. Jesteśmy w takim kryzysie, takim teologicznym, katechetycznym, moralnym, organizacyjnym. W zasadzie na każdym poziomie Kościół jest w głębokiej, czarnej dziurze. A więc nie wystarczy tak po prostu zmienić rytu. Natomiast co pozwala nam jednak wyciągnąć wnioski, że NOM w dużej mierze jest odpowiedzialny za ten tragiczny stan, który teraz obserwujemy. Tutaj mógłbym nawiązać do ostatniej Ewangelii, znaczy ostatniej, nie w sensie ostatniej Ewangelii, końca, nie, początku Ewangelii według świętego Jana, tylko ostatniej Ewangelii z ostatniej niedzieli. W tej Ewangelii słyszymy z ust Pana Jezusa, że po owocach ich poznamy, fałszywych proroków poznamy po owocach. Podałem na kazaniu ten przykład, jak można pomylić się w takiej interpretacji. Na przykład islamista, który patrzy dzisiaj na chrześcijaństwo i stwierdza, chrześcijaństwo jest wymiękłe, bez siły i przede wszystkim nie oddaje czci Panu Bogu. W ogóle nie ma tam myśli o adoracji Pana Boga, takiej wyraźnej, widocznej myśli o adoracji Pana Boga. Ta liturgia skoncentrowana na człowieku dla islamisty i słusznie w tym akurat punkcie, jest to obrzydliwe. Tak? Taka religia, która jest skupiona na człowieku, jest obrzydliwa i w tym akurat islamista faktycznie ma rację, bo oni akurat dobrze rozumieją, że religia jest po to, żeby oddać cześć Panu Bogu, jest dla adoracji. To jest pierwszy obowiązek człowieka, ale może zostawmy Araba, ale potrzebny nam jest jednak, Arab jest nam jednak potrzebny, bo Arab pomyśli wtedy, no to chrześcijaństwo takie jest. To najwyraźniej właśnie z doktryny chrześcijańskiej wynika brak adoracji wobec Pana Boga, kult człowieka i całe to rozmiękczenie, takie rozmemłanie i taka beznadziejność, którą widać teraz w zniszczonym modernizmem Kościele. I pomyli się on w tej ocenie, skąd to wynikło. Dlaczego? Dlatego, że nie uwzględni tego, że należy, jeśli oceniamy patrzymy na jakiś owoc,
należy zadać sobie pytanie, no dobra, skąd on się wziął? Bo jeśli widzimy, że teologia Kościoła zasadniczo jest pełna adoracji i czci wobec Pana Boga, a owoc nagle dzisiaj w ogóle ludzie nie rozumieją, dlaczego mamy oddawać cześć Panu Bogu i adorację. To jest w ogóle jakieś coś takiego zupełnie zapomnianego. Tak dla powszedniego, normalnego katolika. W sensie tak ducha adoracji praktycznie w ogóle nie ma. W Polsce jeszcze troszeczkę jakieś tam resztki gdzieś są. Na Zachodzie nie ma absolutnie wcale. To jest promil tego, co być powinno. Jeśli widzimy, że w teologii to zasadniczo jest, a później nie ma w praktyce, no to szukamy, skąd ten owoc się wziął, tak? I znajdujemy tą narośl modernistyczną. I po czym możemy poznać, że modernistyczna narośl wydała ten owoc? Ano po tym, że ona dokładnie pasuje do tego owocu. Teologia katolicka w ogóle nie pasuje do tego owocu, a narośl modernistyczna pasuje idealnie, owoc pasuje do niej, bo w teologii modernistycznej cała religia musi się kręcić wokół człowieka. To jest naturalne, bo wynika z jego potrzeb. Boga tam praktycznie nie ma, więc adoracji praktycznie nie będzie. I jednocześnie takie skupienie na człowieku. A więc widzimy, że ten owoc wynika tak naprawdę z tej modernistycznej narośli, a nie z katolickiej nauki. Dokonaliśmy tutaj, można powiedzieć, takiego głębszego wniknięcia w tą naukę Pana Jezusa o tych owocach. To znaczy, zastanawiamy się, gdy widzimy jakiś owoc, z czego on wyniknął. I szukamy jakby takich związków przyczynowo-skutkowych pomiędzy jakąś nauką a owocem. Bo może się zdarzyć, na przykład, może się zdarzyć, że ktoś pomimo tego, że słucha codziennie, może nie codziennie, ale co niedzielę na kazaniu, słucha, że należy być roztropnym przy zwracaniu uwagi i kierować się prawdziwą miłością, która pragnie dobra tej osoby, a wciąż pozostaje chamem i gburem przy zwracaniu ludziom uwagi. Czy wtedy należy wyciągnąć wniosek, że to ta nauka, którą słyszę na kazaniach, do tego go doprowadziła? Nie. A wtedy należy szukać tego źródła, tego zatrutego owocu gdzie indziej, w jakichś przywarach, w czymś, co człowiek, czym człowiek już wcześniej nasiąknął i doprowadza go to do tego, że zachowuje się właśnie jak gbur i burak, pomimo tego, że słyszy, że nie ma się zachowywać jak gbur i burak. A więc gdy badamy jakieś owoce, to należy jednak się zastanowić, z czego one wynikają, bo jeśli widzimy, że zasadniczo w treści jakiegoś przekazu jest coś zupełnie innego, a później skutek jest inny, to właśnie być może należy poszukać, czy przypadkiem ten owoc nie wyrasta z czegoś zupełnie innego. Natomiast gdy widzimy spójność pomiędzy jakąś tezą, a później praktyką, no to wtedy należy wyjść z założenia, że najprawdopodobniej tutaj związek jest. No i zwłaszcza w sytuacji, gdy, tak jak teraz jest w Kościele, widzimy bardzo wyraźny związek przyczynowo-skutkowy. Mamy herezję modernizmu potępianą jeszcze w połowie XX wieku, która głosi pewne bardzo konkretne tezy, naturalistyczne tezy, która chciałaby sprowadzić liturgię do czegoś takiego, do takiego bardziej ludzkiego, międzyludzkiego spotkania, używając do tego archeologizmu, czyli przeprowadzając reformę pod płaszczykiem wykopywania pierwotnych form liturgicznych. I później widzimy, że taka reforma się odbywa. A więc należy wyjść z założenia, że to, co było prezentowane i potępiane w połowie XX wieku, później w 10, 12, 15 lat później udaje się temu jednak w Kościele przynieść pewne owoce. Jednocześnie, gdy widzimy, że modernizm tak właśnie działa, to znaczy Pius X przecież o tym pisze, że moderniści właśnie chcą wejść w głąb Kościoła, chcą tak zinfiltrować Kościół, no to jakby to wszystko jest spójne i można tutaj zobaczyć związek przyczynowo-skutkowy. No i podobnie w przypadku nowej mszy możemy rozpoznać, że nowa msza ma pewne, jakby wyrasta z pewnych naturalnych tez i przekazuje pewne tezy naturalne, w sensie, które są dla niej naturalne, tak? To znaczy, na przykład właśnie jest to zrozumiałym, że taka liturgia, w której ludzie zgromadzeni są tak dookoła, w sensie, że gromadzą, patrzą się na siebie, że taka liturgia będzie sprawiała wrażenie bardziej takiego spotkania modlitewnego niż ofiary. I całokształt Novus Ordo można tak odczytać. Tak bardziej sprawia wrażenie spotkania modlitewnego niż ofiary. I gdy później widzimy, że w 50 lat po wprowadzeniu nowej mszy wierni katolicy rozumieją mszę raczej jako spotkanie modlitewne niż ofiarę. Tak? No to jest to spójne. Nie ma powodu, żeby jakby szukać jakiejś
innej przyczyny, skoro jest tutaj spójność pomiędzy tym, co robią, a tym, co myślą. I jakby nie wynieśli tego przekonania o mszy tak po prostu z, nie wiem, właśnie z tradycji Kościoła, bo tam tego nie ma. Tak? Natomiast w teologii Kościoła msza święta jest ofiarą. Tak? I Pius XII mówi w encyklice Mediator Dei, że jest tylko ofiarą, że nie jest nawet ofiarą i ucztą. Bo o uczcie duchowej możemy mówić tylko w kontekście komunii, a sama msza święta może się odbyć zupełnie bez komunii wiernych. A więc msza święta sama w sobie jest formalnie ofiarą. Uczta duchowa jest później w jakimś sensie taką konsekwencją mszy świętej i jest dobrze, pięknie, gdy ona jest. Natomiast nie jest koniecznym elementem tejże właśnie ofiara. Więc teologia katolicka mówi coś i nie zostało to nigdy odwołane, ale zostaje wprowadzony ryt, który sugeruje coś innego, że msza święta jest przede wszystkim spotkaniem wiernej wspólnoty, spotkaniem modlitewnym i gdy 50 lat po wprowadzeniu tego rytu wierni faktycznie tak są przekonani, no to należy wyjść z założenia, że to jest to drzewo. Novus Ordo Missae jest tym drzewem, który wydał właśnie ten owoc. I w ten sposób możemy dojść do przekonania, że pewne rzeczy faktycznie Novus Ordo Missae w katolikach wyrobił. Bez wątpienia wpłynął na obniżenie wiary w rzeczywistą obecność Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie przez unikanie oznak czci wobec Najświętszego Sakramentu, usuwanie oznak czci wobec Najświętszego Sakramentu. Bez wątpienia przyczynił się do desakralizacji obrazu kapłana, no bo kapłan w Novus Ordo Missae jest bardziej takim przewodniczącym modlitwy niż faktycznie ofiarnikiem. Bez wątpienia przyczynił się do tego, że wierni mniej rozumieją ofiarny charakter mszy świętej. Bez wątpienia przyczynił się do tego, że, o czym wspomniałem już wcześniej, wierni mniej rozumieją potrzebę adoracji wobec Pana Boga, bo Novus Ordo Missae nie pokazuje w sposób wyraźny, że celem, dla którego się spotkamy, jest cześć Boża, tylko raczej właśnie sprawia wrażenie takiego kręgu modlitewnego, który raczej będzie miał tendencję do tego, żeby skupiać się na sobie samym. A więc Novus Ordo Missae bez wątpienia odegrał dużą rolę w wypaczaniu wiary wiernych, co nie znaczy, że jest jedynym elementem, który odegrał taką rolę i naprawa Kościoła oczywiście nie będzie polegała tylko na tym, że się zmieni ryt. Kościół trzeba naprawić oczywiście w całości. Kolejne pytanie. Czy jest szansa na kolejne wywiady z kapłanami bractwa, zwłaszcza z tymi, którzy do bractwa przechodzą? Są one bardzo budujące i stanowią swego rodzaju świadectwo i zachętę wobec innych kapłanów w Polsce. Mam nadzieję, że będą. Przeszkody są jedynie praktyczne, ale jak widać, te praktyczne przeszkody są dosyć znaczące. Zwracam na to uwagę, że moim głównym zadaniem nie jest prowadzenie kanału na YouTubie, tylko prowadzenie szkoły i ten czas, który mam na prowadzenie kanału po prostu jest dosyć ograniczony, a więc jest mi po prostu trudno w praktyce to zorganizować, żeby się z księdzem jakimś umówić i faktycznie, żebym ja miał wtedy czas, on miał wtedy czas, żebyśmy mogli sobie ten materiał nagrać. To się da zrobić i mam nadzieję, że się kiedyś znowu uda, natomiast po prostu w praktyce wobec wszystkich obowiązków nie jest to wcale takie proste. Jeżeli ktoś wie, to kolejne pytanie, że jest nosicielem choroby genetycznej, nie skracającej długości życia, ale pogarszającej jego jakość, to czy powinien zaprzestać współżycia w małżeństwie? Kwestia pewnej roztropności, to znaczy na pewno nie tak po prostu, o, mam jakąś tam chorobę, to w ogóle już nie wolno mieć dzieci. To nie jest roztropne. No należy to wyważyć, tak? Jak bardzo ciężka jest ta choroba, jak bardzo prawdopodobne jest jej przekazanie. Wszystko tutaj należy wziąć pod uwagę. Nie ma takiej jednej, prostej, absolutnej odpowiedzi. Pius X w Lamentabili potępił pogląd, jakoby nauka o stworzeniu wraz z rozwojem wiedzy powinna być się zmieniana. Jak zatem rozumieć dopuszczenie ewolucjonizmu przez Piusa XII w Humani Generis? W jakim sensie Pius XII dopuszcza ewolucjonizm? To o tym mówiłem już wielokrotnie w moich materiałach. Odsyłam na przykład Pius XII a ewolucja, albo pięć ewolucji, albo matematyka Darwin versus matematyka. Jest kilka materiałów takich około ewolucyjnych na naszym kanale, już starsze materiały, a więc jeśli ktoś jest zainteresowany tym tematem, to wpiszcie sobie szkoły, akwinaty, ewolucja i tam pewnie wyskoczą ze 4 czy 5 materiały w tym temacie. A więc zasadniczo to pytanie
To trochę można by powiedzieć, że to jest pytanie z gatunku ludzie, ludzie. To mówię trochę tak z przymrużeniem oka, bo wystarczy tak naprawdę znać katechizm, żeby może bardziej katechizm apologetyczny, żeby znać odpowiedź na to pytanie. Otóż z teologią katolicką jest tak, że nie można do niej wprowadzać nowych rzeczy, ale jak najbardziej rozwijają się te rzeczy, które już w niej są. Czyli Pius XII zakazuje zmieniać naukę o stworzeniu i to jest zupełnie naturalne i w zasadzie oczywiste. Tak? Tutaj Pius X zakazuje zmieniać tą naukę i to jest w zasadzie oczywiste. To znaczy nie robi tutaj nic jakiegoś, nie wiem, że specjalnie by betonował właśnie ten akurat aspekt, bo ten akurat aspekt nie może zostać zmieniony. Żaden nie może zostać zmieniony do prawd objawionych, po prostu nic się nie dodaje, nic się nie odejmuje, tak? One po prostu są. My możemy natomiast rozumieć je trochę lepiej, no i po prostu magisterium Kościoła zgodnie z tą zasadą pracuje, tak? I to nie jest tak, w ogóle ten taki sposób myślenia, znaczy nie wiem, czy to ten sposób myślenia jest upytającego, ale to jest sposób myślenia taki szokujący, wynikający pewnie z doświadczenia modernizmu po prostu, ale że jeden papież mógł po prostu tak sobie zaprzeczyć drugiemu. Wynika to właśnie z tego, że dzisiaj żyjemy w takich chorych czasach, że papieże zaprzeczają temu, co było wcześniej, ale wcześniej tego nie robili. To znaczy Pius XII oczywiście był bardzo dobrym teologiem. Można mieć wątpliwości co do tego, czy wszystkie jego decyzje były bardzo roztropne, natomiast był dobrym dyplomatą też, to nie ulega wątpliwości, był profesjonalnym dyplomatą, pracował całe życie w zasadzie jako w kościele, jako dyplomata, także można jakby dyskutować o pewnych jego decyzjach, na przykład dotyczących liturgii, albo o pewnych jego decyzjach personalnych, tak, można mieć co do tego jakieś wątpliwości, natomiast bez wątpienia i on sam, i ci ludzie, którzy byli dookoła niego, po prostu rozumieli katolicką teologię i bez wątpienia Pius XII pisze o kwestiach, powiedzmy, około ewolucyjnych, to oczywiście i on, i całe wszystkie te watykańskie urzędy, rozumiemy, to wszystko jest jeszcze obsadzone tymi ludźmi, którzy bronią katolickiej wiary. Tam dopiero powoli wchodzą jakieś takie modernistyczne persony, jak właśnie Bunini, które się tam próbuje przemycić i któremu się udaje. Tak? No to są pojedyncze przypadki. Całość po prostu jest tradycyjna, jest katolicka. I dla nich to jest zupełnie oczywiste, że właśnie teologia się rozwija, ale się nie zmienia. Tak? Nie wchodzi tam nic nowego, nie zostaje nic zabrane, natomiast rzeczy się rozwijają i w tym duchu właśnie, gdy pojawia się ta myśl jednak nowa, tak? Jednak nowa myśl co do tego, czy ludzkie ciało mogło zostać stworzone na bazie jakiegoś już wcześniej istniejącego ciała, jakiegoś humanoida. Tak, no i Pius XII nie zadaje sobie pytania, tak jak to by może robili współcześni papieża, a co ja o ten temat myślę, jak to jest, tylko właśnie zadaje sobie takie pytanie, jak każdy katolicki teolog w tych czasach, na ile można to pogodzić z tym, co jest zapisane w objawieniu. Tak, to, co pisze Pius X, jest dla niego zupełnie oczywiste, naturalne i po prostu zastanawia się, czy to jest zgodne, czy bez zmiany właśnie nauki o stworzeniu, jak daleko można pójść bez zmiany nauki o stworzeniu, nauki Kościoła o stworzeniu i wyciąga wniosek, który formułuje oczywiście jak każda encyklika też w tym czasie, tak, to są rzeczy przepracowane teologicznie, to nie jest tylko tak, że papież sobie coś napisze i wydaje, tylko to są rzeczy przepracowane teologicznie, czytane przez teologów. I normalnie to w ogóle przeważnie papieże sami nie pisali encyklik, tylko to były właśnie całe grupy teologów, które pisały te encykliki. Pius XII ponoć akurat faktycznie osobiście pisał swoje encykliki, bo był po prostu dobrym teologiem jednocześnie. Być może miał też taką ambicję, żeby faktycznie było jego, nie wiem. W każdym razie w duchu właśnie tego zadanego pytania i tego rozwoju dochodzi do wniosku, że z całą pewnością Bóg musi stworzyć nieśmiertelną duszę człowieka i z całą pewnością stworzył ciało człowieka, tak jak to jest napisane w Księdze Rodzaju. Natomiast na pytanie, czy ten proch ziemi można rozumieć po prostu jako materię, tak? W sensie nie rozstrzygając, czy jest nieożywiona, czy jest ożywiona,
odpowiada na pytanie, czy musimy przyjmować, że z całą pewnością, że jest dogmatem wiary, że Pan Bóg stworzył ciało ludzkie bezpośrednio z materii nieożywionej, a nie pośrednio za pośrednictwem materii ożywionej, za pośrednictwem już istniejącego ciała. Na to pytanie Chrystus nas odpowiada, nie, to nie jest z punktu widzenia objawienia pewne, to nie jest dogmat wiary. Można więc badać, sprawdzać, mogą więc zarówno teolodzy, jak i katolicy naukowcy dopuszczać taką opcję, można taką interpretację traktować jako katolicką, no i badać, sprawdzać, czy faktycznie tak było, czy nie, na tyle, na ile to się da ustalić. Po prostu zasadnicza odpowiedź na pytanie jest, czy można przyjąć, czy to jest zgodne z tą nauką, którą właśnie Pius X określa jako niezmienną, że to stworzenie ciała przez Pana Boga odbyło się bezpośrednio z materii ożywionej, a tylko pośrednio z materii nieożywionej. Na to Pius XII odpowiada, że tak. Tylko tyle i aż tyle. Zasadniczo sam fakt po prostu rozumienia, jak działa katolicka teologia, moim zdaniem wystarczyłby do tego, żeby odpowiedź na to pytanie zrozumieć. Czy możliwe byłyby święcenia księży w bractwie przeprowadzone przez biskupa spoza bractwa, na przykład biskupa Schneidera lub innych biskupów sprzyjających bractwu? Nie było jeszcze takiego przypadku, a więc nie spodziewałbym się takiego przypadku. To takie pytanie tak naprawdę zupełnie nie do mnie. No tak, to są kwestia przełożonych. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Byłem raz na mszy w Józefowie. Kobiety siedziały z jednej strony, mężczyźni z drugiej. Gdzie ma usiąść rodzina z 5 córkami? Ciężko się rozdzielić, bo dzieci wymagają dużo pilnowania, a dobrze jest siedzieć, bo najmłodsze trzeba czasem trzymać na kolanach. Widzę wartość dodaną w tym, że rodzina idzie razem na mszę. Dzieci dostają dobry przykład i uczą się uczestnictwa od najmłodszych lat z Panem Bogiem. A więc cieszę się, że udało się, to wydaje mi się, że pisze ojciec rodziny, że udało się Panu dotrzeć do nas na mszę świętą. Zapraszam ponownie. Odpowiedź myślę, że jest dosyć prosta, to znaczy, jeśli jest cała rodzina, i ojciec, i matka, to jeśli mamy same dzieci, same dziewczyny, to starsze dzieci idą na tą stronę, która jest ich stroną właściwą. No jest to kwestia, powiedzmy, tradycyjnie przyjęta, że zachowuje się ten podział stron, co ma sens w kontekście uczestnictwa w mszy świętej. A więc starsze dziewczyny oczywiście idą na stronę żeńską. Jeśli jest mama, no to dosyć naturalnym jest, że mama zostaje wtedy również z tymi najmłodszymi dziećmi. Jeśli byłaby taka sytuacja, że jest mała córeczka, która powinna być jeszcze z tatą, a mamy nie ma wtedy w kościele, to oczywiście nie ma nic, żadnej, nie stoi nic na przeszkodzie, żeby ta mała dziewczynka była wtedy po stronie męskiej z tatą, bo sama jeszcze za bardzo uczestniczyć we mszy świętej nie potrafi, czy po prostu jest to, no wiadomo, tak, powinna być blisko rodziców. Albo jest taka sytuacja, że mama musi zajmować się jakimś niemowlaczkiem, a właśnie jakiś tam dwulatek czy dwulatka dziewczynka jest wtedy z tatą, to jak najbardziej jest na miejscu. Natomiast bardziej adekwatnym jest wtedy, żeby to dzieciątko, którym się tato ma zajmować, było właśnie po stronie męskiej, niż żeby mąż siedział po stronie żeńskiej. Słyszałem od księdza wiele razy, że ofiarowanie bóstwa Pana Jezusa jest dość wątpliwym stwierdzeniem, więc dlaczego w modlitewniku Tedeum możemy je znaleźć? Modlitwa anioła fatymskiego: ofiaruję Ci przynajdroższe ciało, krew, duszę i bóstwo Pana naszego Jezusa Chrystusa. Trochę pytanie w stylu ludzie, bo wydaje mi się, że za każdym razem, gdy o tym mówię, to podaję właśnie ten przykład modlitwy anioła fatymskiego, bo czy można ofiarować bóstwo? Bezpośrednio bóstwo jako takie nie może być ofiarowane. Natomiast tę metodą, drogą, konkomitancję, takiego współpodążania, skoro gdy Pan Jezus ofiaruje swoją ludzką naturę, On jest Bogiem, tak? A więc metodą to właśnie takiego współpodążania, konkomitancję, współczynienia, współdążenia, współpodążania, taką metodą można mówić w jakimś sensie o ofiarowaniu bóstwa. I zwykle właśnie w tym sensie podaję jako przykład tą modlitwę anioła fatimskiego, że tam już to jest. Natomiast nie zmienia to faktu, że jest to stwierdzenie tak teologicznie trochę dziwne. To znaczy tylko w pewnym sensie może być prawdziwe właśnie tylko taką metodą współpodążania.
To jest pojęcie takie ściśle teologiczne w kwestii mówienia o Panu Bogu przede wszystkim w kontekście całych wszystkich komplikacji wokół wcielenia i Trójcy Przenajświętszej, bo my rozumiemy, że tutaj jest mnóstwo różnych trudnych problemów. Dlaczego nie mówimy, że Ojciec umarł na krzyżu? Tak? Jest to ważne pytanie. Dlaczego mówimy, że możemy powiedzieć, że Bóg umarł, ale nie mówimy, że Ojciec umarł? Więc to, co dotyczy bezpośrednio ludzkiej natury Pana Jezusa, przypisujemy Panu Jezusowi, więc bezpośrednio drugiej osobie Trójcy Przenajświętszej, ogólnie boskiej naturze, bo przecież ona tam jest, ale jednak nie osobom Trójcy Przenajświętszej, pomimo tego, że przecież jest to tylko jedna boska natura. I teoretycznie te zasady, powiedzmy, takiego odnoszenia, przypisywania, to są zasady, które można by próbować ustalać trochę inaczej, trochę przesuwać, natomiast Kościół ustalił jedną konkretną formę, sposób mówienia o tym, communicatio idiomatum, która opisuje to, jak to robić, tak żeby było to najbardziej optymalne, żeby jak najbardziej oddało tą wielką tajemnicę, a jednocześnie nie wprowadzało jakiegoś takiego zamieszania. I tutaj dotykamy trochę właśnie takiego tematu, takiego bardzo skomplikowanego tematu związanego z Trójcą Przenajświętszą, z tym, że mamy właśnie trzy osoby boskie, jedną boską naturę i jeszcze właśnie druga osoba Trójcy Przenajświętszej przyjmuje ludzką naturę. To jest faktycznie coś przerastającego nas zupełnie, niezwykle skomplikowanego. I stąd tutaj są te trudności. Tak, druga osoba Trójcy Przenajświętszej się ofiaruje, więc możemy powiedzieć, że ta boska natura w jakimś sensie zostaje ofiarowana, ale oczywiście tylko właśnie w jakimś sensie, tylko właśnie tą metodą konkomitancji, takiego współdążenia, bo ludzką naturę można złożyć w ofierze, te cierpienia można złożyć w ofierze, a są to cierpienia przecież drugiej osoby Trójcy Przenajświętszej, a więc cierpienia Boże, właśnie zgodnie z tą przed chwilą podaną zasadą, to powiedziałem. Jak często i w jakich intencjach katolik powinien zamawiać mszę świętą? To trochę takie pytanie, dużo i jak największą ofiarę. Nie, żartuję z tym drugim oczywiście. Więc to nie ma jakiejś jednej prostej zasady. Dobrze jest zamawiać intencje mszalne, natomiast nie ma tutaj czegoś takiego, że katolik, nie ma przykazania kościelnego mówiącego, że katolik musi przynajmniej 5 razy w roku zamówić intencję mszalną i złożyć przynajmniej ofiarę takiej wysokości. Nie, nie ma ani jednego, ani drugiego przykazania kościelnego, a więc jest to pozostawione osobistej roztropności i pobożności i praktycznym możliwościom. To wszystko na dzisiaj. Bardzo dziękuję za wszystkie pytania. Było ich tym razem trochę mniej. Tym bardziej dziękuję tym najbardziej zaangażowanym, którzy swoje pytania zadają. Może jeszcze na zakończenie jedno takie ogłoszenie praktyczne. W ostatnich dniach dosyć, może trochę ostrzej niż zwykle, blokowałem użytkowników za spamowanie, powracanie wciąż na nowo z tematem niezwiązanym z materiałem i pisanie jakichś tam swoich tez. Proszę, nie róbcie tego. To znaczy, będzie to prowadziło do blokowania, jeśli będziecie próbowali wykorzystać mój materiał do tego, żeby swoje jakieś własne tezy przeforsować. To nie po to jest sekcja komentarzy, żebyście wy reklamowali swoje usługi i swoje pomysły, tylko po to, żeby podyskutować o tym, co zostało powiedziane lub o tezach zbliżonych, podobnych. Jak zawsze, za wszystkich uczestników, intencji wszystkich uczestników naszego PIO odmawiam dziesiątek różańca. Serdecznie dziękuję za wszystkie pytania i niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.